Hurra! Witam was czołem żołnierze z tej strony Johnny i bez ogródek zapraszam na kolejny materiał z Medal of Honor Warfighter we współpracy z Miko, jak zapowiadałem niedawno. Początkowo przez moje nieogarnięcie grałem klasą szturmowca z karabinem EBR, jednym ze zdaje się chyba najskuteczniejszych w klasie, jeśli nie w grze, z klas karabinów. Zadaje on dość duże obrażenia, lecz posiada mniej amunicji niż standardowy karabin szturmowy, bodajże jest około 20 pestek w magazynku. Dla porównania jest to taki, powiedzmy, odpowiednik Skaraha, znanego wam z serii Battlefield. Później jednak stwierdziłem, że muszę wrócić do klasy Komandosa z AK-103 przy boku. Dlaczego? Otóż ta klasa posiada bardzo ciekawą zdolność klasową, mianowicie skaner sygnałów. Jak on działa? Gdy się go użyje, to przez sekundę bądź dwie umożliwia podgląd pozycji przeciwników, nawet będących po drugiej stronie mapy. Można więc powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju legalny wallhack, dzięki czemu można przewidzieć zachowanie przeciwnika i odpowiednio zareagować. Na początku rozgrywki grałem przez chwilę sam, gdyż okazało się, że między tym a wcześniejszym meczem widocznym na ekranie Miko wyleciał z gry i musiał ponownie dołączać i dołączył do mnie bodajże w 4 minucie i 7 sekundzie meczu. I od tego momentu staraliśmy się w miarę możliwości nawzajem wspierać, co uważam wyszło całkiem dobrze, biorąc pod uwagę, że to był drugi albo trzeci mecz, odkąd gramy wspólnie. Jak mówiłem w moim poprzednim filmie z Mocha, tu jeden gracz z sekcji ogniowej jest praktycznie całkowicie zależny od drugiego. I tylko jeden drugiego może zaopatrzyć, czy to w amunicję, czy to regenerować mu zdrowie. Jako ciekawostka, jeśli jeden z graczy jest ranny, a drugi chce dołączyć do niego, może go automatycznie zaopatrzyć we wszystko, co potrzebuje, wciskając podczas respienia się klawisz E. Materiał oczywiście ponownie zgrywany był z archiwum live'a, gdyż oczywiście znowu nie pomyślałem o tym, aby go nagrać podczas prowadzenia strumyka. Cóż, zostawiam was teraz z filmem, możecie sobie posłuchać, jak się w miarę możliwości dobrze komunikujemy, a my widzimy się niebawem. Ja się tymczasem odmeldowuję czołem żołnierze. Ura! Kurwa, macie błyskowe. Cieszę się, Graf, że obejrzałeś ten mój materiał z Mocha. O, dołączam do siebie. A co, rzuciłeś ten odcinek? No już rzeczywiście, przed chwilą. Okej, jestem z tego już. No, czyli się udało. Pięknie. W budynku jest duch. Na blisko. W budynku, tak. Na drugim piętrze są. Te biorę kompostek, co masz tego strumyka. Słuchaj się na chwilę. Widział, że tu jestem. I ty się wypowiadałeś w odcinku Mocha, czy warto go kupić, nie? No, przedstawiałem wady, zalety. Znaczy głównie
problemy, jakie gracze napotykali od premiery. Jednego masz przed sobą na blisko. Tak, wiem. Za tobą jeden. No późno. Ja w ogóle nie używam granatników, to jest problem. Duży problem. AK-103. Pocisk kierowany leci. No właśnie, kurwa. Przejdziemy do 6. Są ogarnięci chłopaki, to widać. Na N jest pusto. Ja od góry idę. Nie będę centralnie punkty przejmował. No, mówiłem ci, żebyś nie iść pod flagę, bo ktoś może kampić. Góry jest, u góry. Wiem, gdyby tam zabiłem stamtąd. No bo tam już komandosa. Kurwa, nie trafiłem gościa. Ty będzie mi wbijał. Tak, jeden przed nami wbijał. Przez okno. A, ten gościa widziałem na mapie, tego nie wiedziałem skąd wyjdzie. Dokładnie. Nie wiem, czy zdążysz. Co low jesteś? Bardzo. Nikogo nie ma przed. To nie, czy to są, u góry mogą być. Tak, u dymu na górze. Pół do skanera. A zaraz, bo to jest skala. No uciek. Nie ma nikogo przed nami. Się chował do budynku. Będzie pobiegli w drugą stronę. Jest jeden przed nami. Za ścianą. To jest budynek, trzeba spadnąć. Gorzej tam będzie wychylał. No nie no, wyjąłem kurwa lunetę do moździerza. Ja pierdolę. Przeciwko ciebie jest chyba jeden. Za budynkiem. I do ciebie się uderzyć. Tu gra. Pisa. A, to nasz był. Ty, cały czas ktoś tu, kurna, z... O, właśnie, dokładnie.
Wiedziałem, że on wyjdzie w końcu z tego jednego budynku. Nie, Michael, przy... Jest za, są za nami. Tak. Był. Jest. On. Co tu się tam uciekł? Był. Jeszcze. Był. Nasz. Był. Kurwa macie strzelby. Tego resztę? No, graft, komunikacja w mochu to jest absolutna podstawa, tak samo jak na przykład w Rainbow Six. No, nie trudno zauważyć, że my się komunikujemy prawie że perfekcyjnie. Dlatego nam idzie tak, a nie inaczej. Ja mówiłem kiedyś na moich filmikach na YouTubie, że ja do mocha wrócę pod warunkiem, że będę miał z kim grać. Ale z kimś to ogarnia, chociaż podstawy. Bo z jakimś amatorem FPS-ów mi się nie opłaca do gry wchodzić. Czekam cię. A, dwóch było. Pff, chyba sobie wezmę jednak z powrotem wrócę do szturmowca. Za K103. Ja wolę mieć jednak ten skaner. Mógłby w sumie materiał taki wrzucić, jak wygracie we dwójkę. Graft, ja taki materiał wrzuciłem dzisiaj. Jakieś pół godziny temu. Widzisz, tak YouTube obserwujesz. Ja wrzuciłem materiał już z mocha dzisiaj. Idę, spokojnie, idę. No bo są niedaleko nas, po lewej stronie za budynkiem powinni być. O właśnie. O, jeszcze kogoś, jeszcze, uda mi się uciec? Uda mi się uciec, czy nie? Chyba pilnuję, ale... Mi się wydawało, że w budynku ktoś był. Dostał. Drugi. Dostał. Dziękuję. I drugi będzie na tym budynku. Na tym budynku jest. Jestem. Poprawię. Dostał. Ja za to. Dostał. Ja pierdolę, ale kurwa nas żeśmy posieli ładnie teraz. Ja pierdolę, żeśmy posieli teraz ładnie. No skoro Pawle muszę iść, no musisz iść, no to cóż. Nie będzie na dwie perspektywy, bo Miko nie nagrywa. O, sorry. Miko nie nagrywa, ja tylko mogę nagrywać. Ale wybacz, że tak szło. Kurde, ale zajebista akcja chłopie szły.